Witamy w HTV. Rozmawiamy dzisiaj z Markiem Mroczkiem, drugim trenerem siatkarzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przegrana w Olkuszu. Walka była wyrównana. Co ostatecznie zaważyło na zwycięstwie drużyny z Olkusza? Czego zabrakło? Wydaje mi się, że ostatecznie przeważyła szersza kadra zespołu z Olkusza. My pojechaliśmy na ten mecz zaledwie w 8 osób. Przetrzebiły nas kontuzje, choroby. Troszkę brakło nam tej pary paliwa w samej końcówce meczu i troszeczkę też szczęścia, bo w czwartym secie byliśmy bliscy do prowadzenia do remisu, pomimo że Olkusz miał 5 piłek setowych. I tak cieszy nas postawa i gra, jaką zaprezentowaliśmy w Olkuszu, bo pewnie przed meczem większość spisywała nas na straty, patrząc jak wychodziliśmy na rozgrzewkę zaledwie w 8. A my pokazaliśmy, że będziemy walczyć, że się nie położymy i że nie oddamy tych punktów za darmo. Czy w meczu z Olkuszem wzięli udział wszyscy zawodnicy z podstawowego składu? Nie, właśnie mieliśmy bardzo przetrzebiony pierwszy skład. Na przykład nie grał nasz podstawowy środkowy. Musieliśmy sięgnąć do zespołu juniorów. Zadebiutował niespełna 17-letni Karol Dudziński. Zagrał bardzo dobry mecz, fajnie się zaprezentował, nie było widać po nim żadnej tremy. Nawet ci zawodnicy, którzy byli na boisku, już pozostali, także zmagali się z problemami zdrowotnymi, czy to chorobą, czy kontuzją. No i tak jak mówię, przetrzebiony mieliśmy mocno skład, trener to jakoś starał się łatać, poukładać, no i wyszło całkiem nieźle, pomimo tego, że przegraliśmy. Czy mógłby pan po tym meczu wyróżnić kogoś z tych chłopaków, którzy wzięli udział w tym spotkaniu? Właśnie to był taki mecz, gdzie ciężko znaleźć takiego jednego lidera. Wszyscy zagrali na w miarę dobrym poziomie. Pomagało nam też szczęście. Było nam łatwiej ryzykować przede wszystkim, bo wiedzieliśmy, że nie mamy nic do stracenia. Zawodnicy, którzy występowali na boisku, nie czuli presji, nie czuli tremy, że zaraz zostaną zmienieni ze względu na błędy, które popełnią, ponieważ tych zmian trener nie miał zanadrzu, bo nie miał nikogo na ławce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla HTV Agata Marzec.